Witam serdecznie, nazywam się Ewelina Zgudka i od 2,5 roku zajmuję się tematem Healy częstotliwościami. Dzisiaj bardzo miło mi jest powitać moją znajomą Iwonę Gałkę, która zdecydowała się podzielić swoją historią na temat używania Healy. Witaj Iwona, bardzo miło mi. Cześć Ewelina, witam cię serdecznie, witam naszych widzów, którzy są teraz lub tych, którzy będą oglądać to później. I bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi bardzo przyjemnie. Bardzo bym Cię prosiła, żebyś pokrótce przedstawiła się troszeczkę i opowiedziała taką pokrótce no, też swoją historię na temat, co Ciebie skłoniło, jak to się stało, że zainteresowałaś się częstotliwościami i terapią. No to tak jak wspomniałeś, nazywam się Iwona Gałka. No, w Polsce już nie mieszkam od 10 lat. No, można było powiedzieć, że tak 10 w Irlandii, ale niestety miałam epizod, że, znaczy niestety, stety, wyjechałam na 3 miesiące do Chorwacji, a z 3 miesięcy zrobiło się 1,5 roku, więc no, tam wygrzebałam kości, tam zostałam w czasach COVID-a, ale wróciłam tutaj pod koniec 2000, Boże, zaraz sobie przypomnę, 2021. No i okazało się, że jak wróciłam po paru miesiącach, odkryłam, że zachorowałam na raka. No, zaczęłam się leczyć, no i w trakcie leczenia interesowałam się urządzeniem Healy. Znaczy nie powiem, że tylko w trakcie leczenia, bo przyglądałam się temu urządzeniu myślę około 2 lat, to jest długo, ale zawsze wydawało mi się, że to urządzenie jest dosyć kosztowne i być może za drogie, więc po prostu obserwowałam, rozmawiałam z koleżanką, która bardzo często mówiła mi o efektach, że na przykład dzieci tak na przeziębienie dostają Healy, jest podłączone i od razu są fajne efekty. I zaczęło mnie to strasznie interesować i podpytywałam wiele razy. No i w końcu, kiedy stwierdziłam, że chcę się leczyć i chcę wygrać z rakiem, i byłam już po decyzji, po kilku operacjach, po 3 operacjach, plus zaczęłam chemioterapię, stwierdziłam, że być może zdecyduję się na Healy, a okazało się takim jakby punktem zapalnym. Dlaczego Healy? Dlatego, że akurat trafiłam na promocję, gdzie było 50% taniej. To powiem, no, takie coś zdarza się rzadko, więc tak sobie pomyślałam, wykurczę. I chciałam kupić najtańsze, a okazało się, że Healy Holistic, które mam, było za 50% ceny, więc w tym momencie sobie pomyślałam, wykurczę, no przecież w cenie drugiego, tak, mam to, znaczy nie, w cenie pierwszego mam drugie, tak, czyli Holistic rozszerzoną wersję. Więc powiem tak, mówię, kupić, nie kupić, kupić, nie kupić, i powiem, że kupowałam ostatniego dnia, kiedy już kończyła się promocja, bałam się, że nie zdążę, ale podjęłam decyzję, że kupię, ponieważ chodziło mi o to, że chciałam zregenerować swoje ciało. Wiedziałam, że leczenie raka i leczenie się chemioterapią spowoduje, że to bardzo osłabi mój organizm. I wiedziałam już, że mam problemy z wątrobą, z innymi organami, no i stwierdziłam, że po prostu będę potrzebowała takiego wspomożenia. No i też co wiązało się też jeszcze z tym, że chemioterapia niestety powoduje straszne bóle, tak? Szczególnie po wlewach, więc od razu stwierdziłam, że chcę mieć też ten pakiet. Musiałam sobie dokupić ten pakiet właśnie na ból dodatkowy, ale się nawet nad tym nie zastanawiałam, ponieważ no, walka z bólem nie jest łatwa, tak? Więc powiem, że no, przydało się to bardzo, bo stwierdziłam, że no, będę wspomagała swój organizm, tak, tymi częstotliwościami Healy. I szczerze powiem, patrząc z perspektywy czasu, bo to praktycznie jest około roku, odkąd mam Healy, naprawdę nie żałuję tej decyzji, że sobie je kupiłam, bo kupiłam w celach medycznych, po to, żeby, znaczy w celach takich regeneracyjnych, tak, żeby wzmocnić ten organizm, i powiem, że do tej pory stosuję wiele programów i myślę, że no warto je używać. Myślę, że wiem, niektórym może wydać się to trudne, dziwne do zrozumienia, tak, ale dopóki się tego nie spróbuje, nie przetestuje na własnym organizmie, to człowiek nie będzie tego widział. Oczywiście nie można się spodziewać, że ktoś zastosuje raz jeden program jednorazowy, od razu cud. Nie, czasami pewne programy trzeba stosować dłużej, ale na przykład programy przeciwbólowe,
które potrafię stosować, tak, z zastosowaniem diod, okazują się, że dają mi ulgę po pierwszym razie, a na przykład po dwóch razach to już w ogóle na przykład ból potrafi mieć, czy ból kręgosłupa, czy ból stawów, więc no, ja jestem żywym przykładem tego, że to działa, czy tak samo jak właśnie też mówię, tak, przeziębienia, bo tak, tu drapie w gardle, mówię, tu tableteczka, nie, 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 tableteczka poczeka, spróbujemy sobie chili na przeziębienie i okazuje się, wieczorem robię, a rano już ani śladu po drapaniu w gardle, więc no powiem, no, a ja jestem też zwolennikiem leczenia medycyną naturalną. Oczywiście zdecydowałam się na chemię, ale ją przerwałam po kilku razach. No i stwierdziłam, że po prostu organizm trzeba zregenerować, tak? No i suplementacją i właśnie i sili i też metodą naturalną, tak? Picie ziół i tak dalej, bo no ja zdaję sobie sprawę, że wiadomo, no tutaj mogę być, no nie wiem, zlinczowana przez niektórych. Ja nie jestem osobą, która sceptycznie wierzy tylko to, że leczymy raka wyłącznie za pomocą tak operacji, chemioterapii, radioterapii i na przykład hormonalnej terapii, tylko ja wzmacniam się jeszcze innymi preparatami i widzę, że daje to efekty. I no wiem, niektórzy tego nie lubią, stwierdzą, że to jest naciąganie. Dla mnie nie, bo widzę, jak ja się czuję, widzę poprawę i sama zdaję z tego sprawę, że same jedzenie warzyw i owoców nie wystarczy, bo w tych czasach warzywa i owoce nie są już takie wartościowe, były wiele, wiele lat temu, tak? I dlatego trzeba się wspomagać suplementacją. Lubię też oglądać innych lekarzy, którzy są tak, ale lekarzy, którzy właśnie oprócz medycyny konwencjonalnie wspierają się medycyną naturalną, więc no, lubię takich lekarzy obserwować i też tak samo korzystać tak z usług na naturopeuty i no i w ogóle czytać książki na ten temat, jak można siebie jeszcze wspomóc, czy na przykład czasami to jak się mówi, że to, co nas boli, to, co nam dolega, to czasami dzieje się przez coś, tak, że różne rzeczy i to rzeczywiście można odczytać. Na pewno to jest niesamowite i rzeczywiście się sprawdzają. Dobrze, rozgadałam się. Ewelina, powiedz, Super. co chcesz wyczytać. Tak, bo to no, bardzo jest ciekawe i zgadzam się z tobą, że człowiek jest istotą taką holistyczną, więc potrzebuje takiego wsparcia z każdej strony, tak? Bo wiadomo, wszystko na nas oddziaływuje, tak? I jedzenie, i sen, i stres, to wszystko ma na nas wpływ. Także to jest bardzo ważne to, co mówisz, dokładnie. Trzeba musimy spojrzeć z różnych aspektów, z różnych stron, jak sobie najlepiej pomóc i absolutnie jedno drugiemu nie musi się wykluczać, tak? Można to razem właśnie fajnie połączyć. Co trzeba zrobić medycznie, to oczywiście to jest oczywista oczywistość, należy to zrobić, a oprócz tego można się fantastycznie właśnie wspierać różnymi innymi terapiami, tak? No, tak, w tym przypadku akurat mikroprądy i częstotliwości, które sama na własnej skórze masz odczucie, że to działa i pomaga. A powiedz proszę nam, jaki to był nowotwór, z którym ty się zmagałaś? No, to był nowotwór piersi. Jest to też rak hormonalny. To jest tak zwany HER ujemny. I powiem, no, są różne, tak, typy raka. No, u mnie to było na tyle drastycznie, że trzeba było podjąć decyzję o usunięciu piersi. No i powiem, no, nie było to łatwe, tak? Pierwsza operacja to było usunięcie tylko węzłów, tych takich, bo to się nazywa wartowniczych, pojedynczych. Po 2 tygodniach właśnie operacja usunięcia piersi plus rekonstrukcja i potem wyszło, że trzecia operacja, docięcie skóry, ponieważ okazało się, że nowotwór bardzo się powiększył i był zbyt blisko skóry. No i trzeba było po prostu jeszcze dociąć te marginesy, żeby kategorycznie tak usunąć, sprawić, żeby nic nie zostało w tym organizmie. No powiem, no, tragiczny, tak, ale od razu powiem, o, od razu może to wykorzystam, że apeluję do wszystkich kobiet, naprawdę, badajcie się. Nie zaniedbujcie tego. Wiem, że na przykład tak jak patrzymy z perspektywy tego, że mieszkamy w Irlandii. W Irlandii pójście do ginekologa wiąże się z dosyć wysokim kosztem, szczególnie jeżeli chce się zrobić na przykład USG. Ale w ogóle co zauważam z własnej perspektywy, czy to były badania w Polsce, czy w Irlandii, lekarze ginekolodzy nie proponują, że sami zbadają nam piersi. Mamy się same badać. Niestety nie jesteśmy w stanie same się badać. Bo tak jak ja na przykład od ponad 20 lat miałam w piersiach torbiele, które były niegroźne, ale jak widać po iluś latach przekształciły się w coś groźnego i dla mnie zbadanie piersi było bardzo trudne. Ale na przykład jak to wykryłam? Wykryłam po prostu podczas kąpieli, dosłownie dotknęłam obok i okazało się, że coś czuję. No i sobie pomyślałam, a to pewnie kolejna torbiel. No i
Miałam iść tutaj do lekarza, ale akurat wyszło, że wybierałam się do Polski dosłownie na 2 dni, musiałam odebrać dowód. Mówię, a to przy okazji pojadę sobie, sprawdzę piersi, tak? No i też właśnie mówię, no bo wiadomo, tańsze badanie, tak, USG, i przy okazji jestem, to pójdę i zrobię. No i niestety już podczas USG okazało się, że pani stwierdziła, że jest to rak i jest złośliwy. No i niestety od razu powiedziała o tym, jak trzeba to zrobić. Chciała zrobić mi biopsję, ale powiedziałam, że niestety nie mogę zostać do wieczora, bo wieczorem wracam do Dublina. No ale no już dalsze badania przebiegły tutaj. Ale tak jak mówię, apeluję do dziewczyn, żeby wszystkie się badały, czy nawet jak idziecie do ginekologa i lekarz wam tego nie proponuje, to po prostu same zapytajcie, czy lekarz może zbadać wam piersi, bo to jest naprawdę ważne. Szczególnie jeżeli jesteśmy w wieku po 40. W Polsce się leczy, wspomaga jakby kobiety, bada po 40 roku życia. W Irlandii niestety jest to po 50, bo kiedyś pani doktor zarzuciła mi to, dlaczego przyszłam do takiego programu ochrony raka piersi, bo powiedziałam, że w Polsce bada się kobiety po 40. Ona mi odpowiedziała, że w Irlandii bada się po 50. Więc No nie, no. troszeczkę inne zasady panują, a my też jesteśmy przyzwyczajeni, no właśnie z Polski, że troszeczkę no, bardziej zwracamy na to uwagę i fajnie, dziękuję Ci bardzo za ten apel, bo uważam, że to jest bardzo ważne, żeby szczególnie prewencja jest łatwiej się, że tak powiem, prewencyjnie o siebie zadbać, aniżeli później właśnie zbierać konsekwencje, no i próbować się składać w całość, prawda? No ja jeszcze tak myślę, że właśnie, że gdyby tak dziewczyny na przykład chciały, nie wiem, lecicie do Polski, tak, na badania, no bo często my Polacy, jak lecimy do Polski, to wiadomo, dentysta, lekarze, po prostu nie wiem, jeżeli możecie, to badać się co pół roku albo co rok, ale to też dlaczego? Dlatego, że na przykład jak u mnie wykryto w Polsce, to pani powiedziała, nie zaniedbałaś tego. Twoja zmiana nowotworowa jest w granicach 3-6 miesięcy, zaczęła rosnąć, bo to było małe, dopiero potem to urosło pod wpływem mojego stresu. Więc mówię, no po prostu naprawdę, latacie, to odżałować w Polsce jest dużo taniej i po prostu chodzić, bo tym bardziej no, kobiety po 40, ale nie sugerować się też wiekiem, bo niestety znam też młodsze dziewczyny, które też dużo szybciej dostały, ale tak samo okazuje się, że mężczyźni również mogą chorować na raka piersi. Jest to bardzo niespotykane, bardzo rzadkie, ale jeżeli na przykład mężczyźni mają w rodzinie historię rodzinną, to też powinni raz na jakiś czas pójść i się zbadać. Dokładnie tak. Ja właśnie też byłam w Polsce niedawno i też właśnie sama się badałam, także no i miałam też właśnie bardzo miłą informację, że hormony, które miałam jeszcze w zeszłym roku trochę w rozsypce po moich problemach zdrowotnych wróciły do normy. No i też właśnie dzięki częstotliwościom i dzięki Hili, bo nie brałam żadnych leków, tylko wspomagałam się Hili. A powiedz mi proszę, w jakich sytuacjach najczęściej sięgasz po Hili, albo ewentualnie jakie są Twoje najbardziej ulubione programy? To powiem tak, bardzo często lubię stosować na przykład programy związane ze stresem, tak? Czyli na przykład jak gdzieś tam się czymś lekko zdenerwuję, poirytuję, to ja się nawet nie zastanawiam, nie będę sięgać po jakąś tabletkę uspokajającą czy meliskę, tylko sobie bardzo często stosuję te programy, właśnie równowaga psychiczna, te, na które się przykleja diody, lubię te 20-minutowe, tak? Takie szybkie, czy na przykład poprawa samopoczucia, czy na przykład przed snem lubię włączać sobie program na relaks, no bo to wycisza organizm, tak? I pomaga. Stosuję też właśnie programy też i na tarczyce, bo pomimo tego, że mam niedoczynność tarczycy, to nie biorę hormonów, brałam tylko suplementy i dalej je biorę, no i też wspomagam jednak tarczycę też Hili, czy tak samo tak jak wcześniej wspomniałam, jeżeli dochodzi do jakiegoś lekkiego przeziębienia, ja od razu zaznaczę, nie chorowałam na żadne przeziębienia ani chorobę około rok czasu, czyli od czasu jak stosuję Hili, to nic takiego się nie dzieje, oczywiście jest to też zasługa suplementów, bo biorę witaminę D3, witaminę C i wiele innych, ale tak jak wspomniałam, jak tylko widzę, że gdzieś coś zaczyna drapać, to albo wrzucam sobie program przeziębienie, czy wrzucam właśnie program bakterie. W związku z tym, że też jestem podczas terapii antyhormonalnej, tak, żeby muszę brać te tabletki przez 5 lat, one niestety dają skutki uboczne, takie jak bóle mięśni, bóle stawów. No i jestem też wprowadzona sztuczną menopauzę i zaczęłam stosować te programy Hili, czyli właśnie dla kobiet z menopauzą, i okazuje się, że jak stosuję ten program, to moje napady gorąca naprawdę są sporadyczne. Na początku, jak zaczęłam dostawać te napady gorąca, to ja się budziłam czasami po 5-8 razy w nocy, bo odkrywałam się i zakrywałam, tak mi było gorąco. Bóle stawów, tak jak bóle na przykład tutaj w nadgarstkach, czy bóle w kolanach, to tak czasami
momentalnie, więc wtedy też podłączam sobie diody i robię programy przeciwbólowe. No i czasami zdarza się, że już pierwszego dnia jest poprawa, a czasami już po 2 dniach w ogóle ten ból zanika. Czy czasami chodzę i raptownie problem ze stawem skokowym. I to nie, że sobie coś zrobiłam, wystarczyło, że podeszłam do łazienki, która znajduje się dosłownie 2 metry od pokoju i jakiś taki ból, jakbym sobie zwichnęła kostkę. No i muszę po prostu reagować. I okazuje się, że mi to pomaga, bo poczytałam sobie na grupie dziewczyn, które tak przychodziły to samo co ja. No i okazuje się, że po tej terapii antyhormonalnej dziewczyny strasznie cierpią na bóle i zastanawiają się, co mają robić, a ja powiem mi właśnie te programy pomagają. Czy tak samo mam też problemy z pęcherzem, więc włączam sobie taki program na pęcherz, bo też już nie wiem, no, czy w tym wieku, ale mam po prostu pęcherz nadaktywny albo nadwrażliwy. Lekarze nic nie znaleźli, więc po prostu też zaczęłam sobie stosować Hilli i wzmacniam swój pęcherz. Mam też problem z wątrobą. Widziałam, że pewne tam współczynniki są zbyt wysokie. Zrobił się jakiś mały naczyniak też na wątrobie, więc też najpierw była panika, czy to nie jest rak. Na razie okazało się, że nie. Więc no co, no też trzeba włączać sobie programy na wątrobę po to, żeby tą wątrobę wspomóc, tak? No bo wątroba jest jednak ważnym organem w naszym organizmie. No i trzeba ją też wspomóc, więc no. Powiem, co jeszcze. Znalazłam też programy, szczególnie w tam w Meridianach, które też są polecane dla osób w chorobach onkologicznych, że wspierają osoby szczególnie przy takich, jakby przy małych takich problemach, jak drobne polipy, drobne torbiele i tak dalej, więc myślę, że jest to warte, tak, bo wiele kobiet boi się na przykład biopsji, tak, no biopsja jest, od razu powiem, jest bolesna i dostaje się znieczulenie, ale znieczulenie działa tylko trochę, tak, i żeby tego uniknąć, to mówię, jeżeli ma się możliwość stosowania takiego wspomożenia organizmu jak Hilli, to ja naprawdę zachęcam, bo ja sama próbuję i nie chcę mieć za dużo już więcej operacji, mam nadzieję, że za dużo mnie nie czeka, co prawda czeka mnie jeszcze co najmniej jedna, ale będę robić wszystko, wspomagać swój organizm dalej tak, żeby po prostu było lepiej, bo widzę efekty, czuję się dobrze. Niektórzy do mnie: o matko, jak ty pięknie wyglądasz po raku. Ja mówię, ale rak to nie wygląd, tak? No, ja też praktycznie, nawet jak była chemioterapia, to ja codziennie staram się chodzić na długie spacery do parku, mieszkam przy parku i chodziłam po to, żeby po prostu lepiej się poczuć, żeby mieć ruch, mieć świeże powietrze i po prostu dotlenić też organizm, bo to jest ważne. Kontakt z naturą bardzo dobrze na nas wpływa, tak? I również fizycznie, jak i psychicznie, tak, prawda? No ja Także. bardzo lubię, tym bardziej, że w tym parku mamy i rzekę, tak? Czasami czaple można zobaczyć, czasami te cudne wiewiórki, które wybiegają, więc chodzę czasami z orzeszkami. No ale przede wszystkim warto, mówię, no ja nie jestem w stanie wrócić na siłownię, ponieważ niestety moje operacje po mastektomii sprawiły, że dalej odczuwam ból, co jest nie do końca takie jakby normalne, ponieważ okazało się, że jestem osobą nadwrażliwą na ból i no i po prostu dlatego tak cierpię, nie mogę pójść na siłownię, bo nie jestem w stanie, więc no po prostu zastępuję siłownię bardzo, bardzo długimi spacerami i mam też tak, taki krokomierz i sobie liczę, sprawdzam tak, żeby zrobić odpowiednią ilość kroków i po prostu w taki sposób coś robić, tym bardziej, że biorąc tą terapię antyhormonalną, wiele dziewczyn może przytyć. I ja nie chcę przytyć, tak? Więc dlatego wiem, że muszę się ruszać, bo czasami dziewczyny zrzucają potem, a mam 10-20 kg więcej. No ale dlaczego? Ale ruszasz się, czy siedzisz w domu, nie wychodzisz i tak dalej. Więc no, nawet ja wiem, że jak czułam się kiepsko, to chociaż krótszy spacer, tak? Jednego dnia krótszy, a drugiego po prostu, kiedy czułam się lepiej, dużo dłuższy, tak? Dokładnie. A jak czy stosujesz codziennie, jak często, jak dużo programów? Powiem tak, no chciałabym stosować często, ale to zależy. Teraz, tak jak akurat Wam wspomniałam, tak, no niestety dopadł mi półpasiec, tak? Drugi raz w życiu. Ale jak się okazuje, też poczytałam, półpasiec niestety dopada osoby osłabione, bardzo często dopada osoby z nowotworem czy po przebytej chemioterapii, radioterapii. Czyli tu w tym momencie pokazało, że jestem 8 miesięcy od zakończenia chemioterapii i jak widać, mój organizm nie zregenerował się jeszcze na tyle dobrze, żeby nic nie załapać, bo skoro załapałam półpasa, to znaczy, że mój organizm jeszcze jest bardzo osłabiony. Chociaż też tak czasami się do tego do końca nie czuję, tak? No bo co? Chodzę, ruszam się, tak? Uśmiecham się, no to nie jest źle, tak? Jak mogę wstać z łóżka, to jest dobrze. I powiem tak, no ostatnich tych parę dni, kiedy no zmagam się z półpaścem, to jest naprawdę zapisywanie w kalendarzu, który program wrzucam, tak? Jeden, potem przerwa godzinna, kolejny program i staram się jakby się wspomóc, bo niestety leki za bardzo nie chcą działać, tak? Dostałam antybiotyk, dostałam leki przeciwbólowe, krem jakiś znieczulający, który okazał się, że nie pomógł, więc potem dostałam inny krem, taki na ospę, który właśnie pomógł i dlatego też próbuję robić.
No, w inne dni, kiedy czułam się lepiej, czasami robiłam na przykład jeden program, dwa, trzy, a czasami zdarzyło się, że nie miałam parę dni, ale to już potem by nie, musimy wrócić, bo wolę systematycznie. Też pamiętam, jak z tobą, Ewelinko, rozmawiałam i doradzałaś mi pewne rzeczy, czy właśnie jak robiłaś skan mojego ciała, tak, takie podpowiedzi, to sobie to wszystko też ponotowałam i mówię, a to będę sobie rozpisywać, bo też tam wiem, że mogę sobie rozpisać, więc sobie rzeczywiście tam pisałam, Tak. dobra, dzisiaj zrobię taki program, taki, taki, bo tych programów jest mnóstwo, nawet w tej mojej wersji holistic, ale okazuje się, że tego jest tak mnóstwo, że się nie da tak wszystko szybkiego. Ja to bym chciała wszystkie, no ale się nie da, bo średnio program trwa 50 minut, 60, a jeszcze, no wiadomo, trzeba zrobić sobie przerwę, tak, co najmniej godzinną. No No tak, i ja mam ten. troszeczkę dać czas, żeby przetrawił to wszystko, żeby to przepracował. Także jest ważne, żeby tak, no, maksymalnie trzy programy dziennie, jeżeli chodzi o kable, chyba że ktoś ma cewkę, no to wtedy można sobie troszeczkę więcej. No właśnie, ja o tej cewce marzę, tak? I tak jak rozmawiałyśmy, będę sobie musiała kupić, bo jak założę sobie te kabelki, tak, na ręce plus przyczepię Hili, no to okazuje się, że wiecie, jak siedzi się w domu, nie wiem, na krześle, na łóżku, przy biurku, to jest okej, ale chce się pójść zrobić obiad, nie wiem, czy nawet skoczyć do toalety, cokolwiek, to te kabelki są już takie delikatnie, no, delikatnie przeszkadzają, tak? No ale jak się ogląda film, to nie ma problemu, tylko no tak mówię, kurczę, chyba no o tej cewce trzeba pomyśleć, bo to jest mega wygoda, przyczepia się i można chodzić, robić, a to pracuje, tak? No, Więc dokładnie. wiadomo. Wyprzedziłaś właśnie moje kolejne pytania. Dobra, ale zadaj, no to dobrze, bo to. No, bo właśnie miałam zapytać się właśnie o twoją wersję, ale to już odpowiedziałaś i o te dodatki. Także czy zastanawiałaś się jeszcze, oprócz cewki jeszcze, czy jakieś dodatkowe programy albo zrobić jakiś upgrade? Powiem tak, no tak właśnie, tak jak mówiłam, mam tą cewkę, tak? Jest ta wersja Holistic i powiem, no chodzi mi po głowie jeszcze ten smartwatch z Holistic, bo ja mam po prostu kupiony jakiś taki najtańszy kiedyś w Lidlu, tylko po to, żeby właśnie mierzyć kroki, mieć jakiś taki, wiesz, czy tak samo wiadomości i tak dalej, ale chciałabym ten właśnie, że on działa zupełnie inaczej niż zwykły smartwatch. On działa rzeczywiście z Hili, daje nam większe możliwości, więc pomyślę w przyszłości o tym zegarku. Ale powiem, co mi się jeszcze w ogóle podoba, to, że na przykład w Hili możemy sobie dokupić poszczególne abonamenty, na przykład tak jak dzisiaj właśnie rozpatrywałam, mówię, kurczę, przecież ja nie mam pakietu na skórę, a przy moim półpaścu, no to mam, tak, podrażnienie skóry, jest wysypka i sobie właśnie poczytałam i mówię, kurczę, jest ten program, mogę sobie go kupić, na przykład nawet tylko na miesiąc i to jest fajne, tak, potrzebuję na miesiąc, więc sobie go wykupię. Czy tak samo jak ty wspominałaś, że można kupić, jak to się nazywa, The digital nutrition, tak. Tak, nutrition. I właśnie tak myślałam, żeby właśnie o tym, że to też wspomaganie tak jakby tej suplementacji. Więc myślę, że tak, no w przyszłości na pewno no, chciałabym pomyśleć o tym, żeby przenieść ten program Holistic na jakby wyższy poziom, tak? Ponieważ czego brakuje? No brakuje mi tego, tak jak ty masz, że na przykład masz rezonans, masz jakieś analizy, to no byłoby dużo łatwiej, tak? No ja to robię po prostu bardziej intuicyjnie, ale to też nie jest złe, tak? Bo jeżeli wiem już, które organy na przykład mi dolegają, przeszkadzają, czy które trzeba jakby zregenerować, to już wiem. A zawsze, gdyby coś, mogę skontaktować się z tobą, tak? Zrobisz mi rezonans, gdzie jesteś kochana, udzielasz pomocy, podpowiesz i to jest naprawdę super, że coś Tak, takiego dokładnie. mogę zrobić, a potem zapisuję sobie. Nie jest wskazane, żeby robić takie skany, wiesz, co chwilę, tak? Robimy taki skan raz w tygodniu, no to jest minimum, nawet to dwa, a czasami jest tak, że nawet i raz w miesiącu, jeżeli na przykład właśnie jest taka osoba, tak jak ty, która nie ma takiej możliwości, zrobić sobie raz w miesiącu i sobie właśnie rozpisać taką terapię na cały miesiąc, i wtedy masz konkretny rezultat i widzisz swoje wyniki, tak? Bo widzisz, jak się zmienia. Bo czasami, tak jak powiedziałaś, zrobienie jednego programu nie jest wystarczające. Czasami jest tak, że możesz odczuć ulgę, oczywiście, ale no, Hili ma to do siebie, że w jednym programie może być kilkanaście tysięcy różnych częstotliwości, więc nie ma takiej możliwości, żeby w przeciągu 45 minut jednego programu zapodał wszystkie, tak? On skanuje w czasie rzeczywistym i zapodaje to, co tobie jest konkretnie potrzebne. Czyli ty, robiąc codziennie ten sam program, możesz dostać kompletnie inne częstotliwości, tak? Ale też co podoba mi się w chwili, że czasami to, że stosujemy jakiś program, że na przykład jest na wątrobę, tak?
Okazuje się, że on nie działa tylko na wątrobę, on wspomaga coś jeszcze, tak jak mamy te informacje, więc to jest bardzo fajne, że to nie jest tak, że robię tylko wątrobę i wątroba, tak, jest wspomagana. Jest dużo innych rzeczy, o czym jeszcze zapomniałam. Niestety po chemioterapii dopadło mi nadciśnienie. No i okazuje się, że to jest częsta przypadłość, bo ja częściej przed chemioterapią byłam raczej niskociśnieniowcem. No i powiem, że potem doczytałam oczywiście, dowiedziałam się, rozmawiałam też z lekarzem i okazało się, że wysokie ciśnienie potrafi wyskoczyć, więc od razu wyszukałam sobie, tak, są trzy programy. No i powiem, zaczęłam sama stosować je na sobie i potem zobaczyłam, przy którym czuję największą ulgę. No i naprzemiennie sobie je też robiłam, tak, że jednego dnia jeden program. Na przykład to tam była, pamiętam, mobilność, tak? To nie dość, że działał na stawy, ale tak samo też na regulację ciśnienia, więc no fajnie, tak? Bo tu bolą stawy, a przy okazji ciśnienie i łączy dwa w jednym, no i tak jak mówisz, no nie to, że włączam sobie raz, tylko po prostu albo robiłam codziennie, albo co drugi dzień, rzeczywiście wymieniając sobie te programy, tak? Ale no jest tak naprawdę, no multum tego, to jest naprawdę dla mnie prawie kosmos, jeżeli chodzi o ilość tych programów, pomimo tego, że moja wersja jest nieco tak uboższa niż na przykład twoja, ale no programów naprawdę jest multum, że ja nie jestem w stanie ich zrobić, naprawdę trzeba usiąść z kalendarzem, sobie wpisać na przykład, tak jak mówisz, trzy programy dziennie i sobie wpisuję, dzisiaj robię takie, jutro robię takie, pojutrze robię następne i to jest dobre, bo naprawdę, no można sobie próbować regenerować organizm i to mi się właśnie podoba, że jest to coś naturalnego, tak, i coś, co może rzeczywiście nam pomóc i nie szkodzi, tak? Bo tak naprawdę chili nie ma skutków ubocznych.